Jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę. Czołem mi szafteczkę. Jak to się składa? A, tu się to nacisnę. Już zapomniałem, jak to się robi. Bo już dawno na żadnej wycieczce nie byliśmy. O kurczę, popsułem wszystko. Dobra. Dzień dobry, Krzysztof Rapanujo, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj jedziemy do Luksemburga z trzech państw, o których myśleliśmy, żeby pojechać. I to była Belgia, Luksemburg i Niemcy. Wybraliśmy właśnie Luksemburg, czyli Wielkie Księstwo Luksemburga. Jest troszeczkę kilometrów do przejechania, także zabieramy się, ruszamy w trasę. No i co? Okrzyk bojowy Bobylowskich? 1, 2, 3, Bobylowscy! Jak widzicie, my już jesteśmy w trasie do przejechania. Zostało 200, dokładnie 233 km i 2 godziny 40 jazdy. Także na ten moment jeszcze całkiem sporo. No i muszę wam powiedzieć ciekawostkę, że w Luksemburgu mówi się w trzech językach. I jest to język luksemburski, język niemiecki, język francuski. Ja nauczyłem się po francusku dwóch zwrotów. Je ne sais pas i je ne comprends pas, czyli nie wiem, nie rozumiem. No, tak to wygląda na ten moment. Możecie spojrzeć, co tam żabcia robi. Co tam, żabciu, robisz? Gra. A, grasz. No właśnie, tak to wygląda, jeśli chodzi o dzieci. Tablet z tyłu i jakaś gierka włączona. Dobra, no sukcesywnie będę robił kolejne połączenia. Na ten moment się wyłączam i widzimy się pewnie za chwilę. I dobra, taki szybki postój na niemieckiej ziemi. Dosłownie 5-minutowa przerwa. Przejechaliśmy przez Belgię, teraz jedziemy kawałeczek przez Niemcy. No i za chwilę będziemy w Luksemburgu, naszym miejscu docelowym, a w zasadzie takim miejscem przejściowym i nazywa się Vianden. Także tam się kierujemy. Już jesteśmy w Vianden, już jesteśmy na parkingu, już zaraz będę korzystał z tego wyciągu krzesełkowego. Nie wiem, czy to będzie widać, proszę bardzo, zaraz z niego będę korzystał. Ale z czego słynie właśnie Vianden? To przede wszystkim z tego zamku na wzgórzu. Wyciąg krzesełkowy wam pokazałem, za chwilę tam wjedziemy, a w zasadzie wjadę, ponieważ żona i córka stwierdziły, że jednak mają pewne obawy z wjazdem. Jest jeszcze muzeum Wiktora Hugo, tam też można się oczywiście wybrać, ale jeszcze na koniec, przed wyjazdem z Vianden, będę wam chciał pokazać restaurację. W zasadzie polska restauracja prowadzona przez polskiego menedżera i tam jeszcze może na chwilkę skoczymy na jakąś kawkę, a potem ruszamy dalej w drogę do Luksemburga, do stolicy kraju. Tak to wygląda, maseczki obowiązkowe niestety, no ale mus to mus, trzeba było założyć. No i czekam na moją małą podróż. No, sami zobaczcie, jak to wygląda. O, masakra. Jest zameczek i jest tam nasz szczyt. Zaraz go zdobędziemy razem. Ha, ha, ha. Yeah. O, ruszyliśmy. No, powiem wam, mam małego stracha, no ale jakie piękne widoki, no masakra. A tam już u góry, to już nie wiem, co to za widoki będą. La 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 la, motylem jestem. Co to za stan, motylem jestem.
Oj, mówię wam, 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 wam. O, boję się, jej, ludzie! Ja chcę wrócić! Ha, ha, ha. Lecim, lecim! O, teraz to jest mega! O kurczę! Jak widzicie, bajkowy widok z góry. Dla takich widoków warto żyć, dla takich przeżyć warto żyć, dla takich momentów w życiu warto żyć. Tutaj ogólnie też jest na samej górze restauracja, z której można skorzystać. Oczywiście pewnie jakąś kawkę, herbatkę się napić. Sam wyciąg krzesełkowy kosztował 5,80 dla osoby dorosłej, dla dziecka w sumie nie wiem, no ale ten koszt pewnie będzie troszeczkę mniejszy, także zupełnie niedrogo. No to co, ja powolutku teraz zjeżdżam, jedziemy do tej polskiej restauracji, a potem kierunek stolica kraju, Luksemburg. I proszę bardzo, jesteśmy pod Ancien La Cinema Café Club, prowadzony przez polską parę polskich menedżerów, Hannę Karczewską i Macieja Karczewskiego. Szkoda, że jest zamknięte. Właśnie nie wiem dlaczego, czy to przez te wszystkie ograniczenia, które nas spotykają, czy po prostu godziny otwarcia są późniejsze. No niestety nie możemy dłużej zaczekać, bo musimy udać się w dalszą drogę. Także jak będziecie tutaj w Janden, no to możecie sobie tutaj podejść właśnie do tej polskiej restauracji. Tak wygląda w Janden. Góra, dół. Jak widzicie, no mega przepiękne miasteczko. A my ruszamy w dalszą drogę. My już jesteśmy na parkingu. Już jesteśmy w samochodzie. Można powiedzieć, że zaliczyliśmy, odhaczyliśmy to miasteczko, tą małą miejscowość w Janden. I teraz ruszamy do stolicy Luksemburga. Jaka jest stolica Luksemburga, Żabciu? Luksemburg. Luksemburg, bardzo dobrze. No i co, tam mamy wynajęty pokój w hotelu Ibis za 52 euro, czyli no koszt, trudno powiedzieć, żeby był duży. No jest niewielki tak naprawdę. W Holandii jeszcze chyba nie widziałem pokoju za tą cenę dla trzech osób. Dobra, zbieramy się, bo czas nas nagli. Najlepiej, żebyśmy byli na godzinę 14 właśnie już przy naszym hotelu. Dobra, to jedziemy.